Chrystus zmartwychwstał. Jest jeszcze wcześniej rano, więc mamy szansę, żeby się pomału rozbudzić. Powtórzmy, Chrystus zmartwychwstał. Bardzo się cieszę, że możemy razem się spotkać w tym najważniejszym dla chrześcijan dniu w ciągu roku, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Jak dobrze widzieć tych, którzy pragną dzisiaj uczestniczyć w chwale Jezusa Chrystusa, w Jego zmartwychwstaniu. I właśnie w tym chaosie codziennego życia, w tym pędzie, w którym żyjemy, w tym, co się dzieje obecnie w świecie, w tych różnych trudnościach, w walce o miłość, również w coraz większym prześladowaniu Kościoła, gromadzimy się właśnie tutaj, aby zobaczyć, że Jezus, który zmartwychwstaje, jest ponad tym wszystkim. On góruje, On to wszystko pokonuje i gromadzi w sobie. I trzeba nam sobie bardzo mocno dzisiaj uświadomić, że Jezus dokonał tego, co do tej pory było niemożliwe. Czyli pokonał śmierć. I właśnie w to chcemy dzisiaj bardzo mocno wierzyć. I właśnie to chcemy dzisiaj wyznawać. Ale kiedy patrzę na was, to co po niektórych widać, że na twarzy jest jeszcze jakiś lęk. Nie ma wielkiej radości. Może jest delikatne niedowierzanie. Może jest jakaś pustka. Może w ciągu tych ostatnich dni również coś w waszym życiu trudnego się wydarzyło, co utrudnia przeżywanie tych świąt. Ale Jezus właśnie przychodzi dzisiaj konkretnie i namacalnie do nas, do naszych serc, aby tą sytuację pokonać, aby w tej sytuacji zwyciężyć. I mówi tobie to, co powiedział apostołom, przychodząc do Wieczernika. Pokój tobie, nie bój się, jestem z tobą. I w tą uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego chcemy sobie coraz bardziej uświadamiać, że nasz Kościół to jest Kościół zwycięzców. Skoro wierzymy w Jezusa Chrystusa, który zwyciężył, to dla nas w naszym życiu nie ma innego miejsca niż pierwsze. Święty Paweł powie, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma potępienia. I świat może ci wmawiać, że tak nie jest. Świat może ci wmawiać, że jesteś beznadziejny, że nie potrafiłeś sobie poradzić w swoim życiu, że jesteś bardzo słabym ojcem, bardzo słabą matką, że sobie nie poradzisz w wielu trudnych sytuacjach, ale Pan Bóg, kiedy do Niego przychodzisz, zawsze ci powie, że jesteś najbardziej wartościowym Jego dzieckiem. Dlaczego? No bo to On dla ciebie zmartwychwstaje. I to jest ta prawda, którą dzisiaj przeżywamy. Chrystus chce zwyciężać w naszym życiu, ale my często mamy takie pojęcie naszego ludzkiego zwycięstwa. I tego nam brakuje i dlatego nie dowierzamy. Bo patrzymy na nasze życie i widzimy wiele porażek i mówimy, no zaraz, no gdzie jest to zwycięstwo Chrystusa? Inaczej patrzy Bóg niż patrzy człowiek. Święty Paweł dzisiaj powie, dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. A my często wpatrzeni w ziemię, z pochyloną głową idziemy przez życie, nie widząc Bożych interwencji. I może być tak, że w swoim młodym życiu doświadczasz obecnie, że zostawiła cię dziewczyna czy chłopak, twój umiłowany, twoja ukochana i wydaje ci się, że to jest ogromna strata. Ale być może w tej po ludzku wielkiej porażce Pan Bóg chce ci okazać swoje zwycięstwo, bo może chce ci pokazać, że to jeszcze nie jest wszystko, że On ma dla ciebie o wiele więcej, że na podstawie tego związku On chce, żeby się nauczył doświadczenia w swoim życiu, prawdziwej miłości. I może być tak, że po ludzku doświadczasz ogromnego cierpienia, bo może ktoś niedawno zmarł i myśleliście, że będziecie te święta przeżywać jeszcze razem. Ale może Pan Bóg chce ci pokazać właśnie w tej sytuacji, że nie jesteś sam. Że On po to zmartwychwstaje, żeby twoi bliscy byli teraz w niebie. I takich sytuacji może być tysiące, ale nie chcę patrzeć w ziemię. Nie chcę patrzeć na tę sytuację po ludzku. Chcę wznieść swoje myśli ku górze,
i patrzeć, jak to, na to wszystko patrzy Pan Bóg. Zobaczmy, że dramatem zmartwychwstania, dramatem tej historii, którą również słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jest to, że mimo, że występuje tam kilkoro bohaterów, to tam wszyscy patrzą na grób. Wszyscy zmierzają do grobu. Tam nikt nie idzie, żeby uczestniczyć w chwale zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Maria Magdalena, czy też inne kobiety opisywane w pozostałych Ewangeliach, idą namaścić ciało Jezusa. Ciało Jezusa. Uczniowie na wieść o tym, że grób jest pusty, idą zobaczyć, co się stało z ciałem Jezusa. Wszystko kręci się, mówiąc brzydko, wokół trupa. Wokół kogoś zmarłego. I teraz może tak samo być w Twoim życiu, że wszystko kręci się wokół śmierci, wokół grzechu, wokół pustki. Co się dzieje w kolejnych fragmentach Ewangelii? Maria Magdalena dalej płacze. Uczniowie widzą pusty grób, widzą te chusty, szaty Jezusa, wracają i siedzą dalej w wieczerniku. Tam się nic nie zmienia. Tam nie ma chwały. Pamiętam, jak kilka tygodni temu prowadziłem rekolekcję dla jednego z liceów w Lublinie i był tam dzień spowiedzi, przepiękne spowiedzi wielu młodych ludzi, którzy naprawdę często po wielu miesiącach bardzo szczerze powierzali swoje życie i swoje grzechy Jezusowi. Ale co towarzyszyło bardzo często w tych spowiedziach? Że proszę księdza, tak ciężko jest mi oderwać wzrok od grzechu. Tak ciężko jest mi przestać patrzeć na to, co proponuje mi świat, na te wszystkie przyjemności, na to całe pożądanie, tą nieczystość, lenistwo i to wszystko, co za tym niesie. I wielkie pragnienia były w tych młodych ludziach, aby iść za Jezusem, ale widać było, że tak ciężko jest się rozstać z tym starym życiem. Może nie wychodzi ci w życiu, bo umiłowałeś grzech, bo patrzysz ciągle na grób. Może nic się nie zmienia w Twoim życiu, bo ciągle patrzysz na porażki, które Cię spotykają. Ciągle patrzysz na śmierć i przychodzisz być może tutaj nawet z taką myślą, która towarzyszyła Marii Magdalenie. Że tak naprawdę, co ja mogę zrobić? Stało się. Jezus umarł. Co robi Maria Magdalena? No przecież ona idzie namaścić ciało Jezusa. Nic nie mogę zmienić. Chcę namaścić ciało Jezusa. Czyli co chcę zrobić? Chcę posmarować to, co nie żyje. Chcę zabalsamować to, czego już się zmienić nie da. Żeby to było już, żeby tak po prostu zostało. Chcę, żeby pachniało to, co umarłe. Czy tak nie jest często w naszym życiu, że ja przychodzę do kościoła po to, aby tylko zabalsamować tego trupa w sobie? To, co nie żyje, posmarować, popudrować, namaścić tak, żeby pachniało, żeby inni widzieli, no przecież nie jest z tobą tak źle, ale jesteś duszą towarzystwa. O, i się modlisz, i ci się wszystko w życiu udaje, a w środku trup, brak życia. I teraz my nie chcemy być umarłymi. My nie chcemy tylko zmieniać otoczki. My chcemy wejść w głębie. My chcemy, żeby zmieniało się to, co jest w środku. My chcemy, aby nasze serce zmartwychwstało, ożyło, ponieważ mamy być świadkami. Zmarły nie daje życia. Nad zmarłym się płacze. Zmarłego się tylko wspomina. I to z czasem tych wspomnień jest coraz mniej i coraz mniej. My jesteśmy świadkami, jesteśmy solą ziemi, jesteśmy światłem świata. Czyli chcemy iść i świadczyć o tym, czego doświadczyliśmy w naszym życiu. Aby inni szli i robili to, co my. I doświadczali tego, co my. Gdy uczniowie pobiegli do grobu, co zobaczyli w grobie? Płótna. Tylko płótna, w które owinięte było ciało Jezusa. Chcesz mieć udział w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa? Postaraj się wreszcie zrzucić z siebie to,
całą tą szatę, całą tą otoczkę, jaką się okrywasz na co dzień, całą tą szatę pychy, nieczystości, gniewu, lenistwa. Zrzuć to z siebie, a wtedy zobaczysz, że tam w środku nic nie ma i w środku wreszcie jest puste serce, które może wypełnić dopiero Pan Bóg, które może namaścić, którym może się posługiwać, ale do tego trzeba zrzucić to, co niepotrzebne. Trzeba zrzucić to, co grzeszne. I dlatego tutaj jesteśmy. I dlatego przyjmujemy Chrystusa do swojego serca. I dlatego idziemy do spowiedzi, aby to odrzucić. I świat może nam wmawiać, że jesteśmy naiwni. Świat może nam dzisiaj wmawiać, że jesteśmy zacofani, że jeszcze gromadzimy się w tym kościele, żeby świętować taką uroczystość. Przecież to już jest przestarzałe. Przecież to tylko tradycja, pewne przekonanie. Ale my właśnie dzisiaj chcemy modlić się od serca nieustraszone, o serca odważne, o serca, które nie będą się bały iść pod prąd, o serca, które będą takie jak serce Marii Magdaleny, że po ludzku wydaje się, że ona idzie bez sensu do tego grobu. Dlaczego? No bo przecież kamień jest zasłonięty. Kamień jest zatoczony. Co ona tam zrobi? Jak ona dokona tego, co chciała? A jednak nawet największy i najcięższy kamień nie stanowi dla Jezusa żadnego problemu. Czy więc Twoje słabości będą dla Niego problemem? Czy On tego wszystkiego nie odsunie na bok, abyś stanął po prostu przed Nim, tylko Ty i On? On to zrobi dla Ciebie. I patrząc na ten pusty grób w poranek wielkanocny, chciałbym Wam dzisiaj życzyć, aby na te święta Wasze serce było puste. Aby Wasze życie było puste. Ale puste od wszelkiej pychy, od wszelkiej niezgody, wszelkiej nieczystości, wszelkiego lenistwa, a pełne Bożej radości, Bożej miłości, łagodności i wszystkich darów Ducha Świętego, abyśmy naprawdę zapalali się tą miłością i tą wiadomością, która niesie ze sobą poranek wielkanocny, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Amen.